Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Studio Mo. A może powinnam powiedzieć w Studio Macieja, ponieważ moim gościem dziś kolejny raz jest znany Wam ekspert Maciej, którego znacie z odcinków dotyczących winyli i tapet, ale dziś zaprosiłam go, żeby przybliżył nam zupełnie nowy temat. Temat, o którym jeszcze nie mówiliśmy, a stanowi bardzo ciekawą ofertę dekoracyjną salonów Mo i jest to sztukateria. Cześć Maciej, dawno Cię nie widziałam, miło Cię widzieć. Słuchaj, nigdy nie rozmawialiśmy o sztukaterii, a jest to bardzo ciekawy i często używany w projektach architektów produkt. Z czego wynika jego popularność? Właściwie przede wszystkim chodzi o to, że jest to materiał absolutnie uniwersalny. Jeśli chodzi o stylizację, wszystkie style, które w architekturze się przejawiały na przestrzeni wieków, właściwie zawsze miały ten element sztukaterii w swoim DNA. I popularność wynika z tego, że można go wpasować właściwie niemalże w każde pomieszczenie. Zarówno od tego klasyka, czy tych klasycznych pomieszczeń w stylu właśnie klasycznym, tak? Również też glamour, ale również w tych takich super nowoczesnych, ultra nowoczesnych, niemalże technicznych, tam gdzie jest gra, bardzo duża gra świateł, różnego typu elementów dekoracyjnych, to tamta sztukateria, ale już w wydaniu nowoczesnym, również znajduje swoje miejsce. W związku z czym każdy styl i do tego jeszcze użycie materiałów różnego typu, które po prostu nie stwarzają żadnych problemów przy montażu, aranżacji, składaniu czy w budowywaniu we wnętrze. Czyli łatwy, prosty materiał dekoracyjny, ale powiedziałeś coś ciekawego, bo mnie zawsze sztukateria kojarzyła się jednak z takim old schoolem. To jest materiał z bogatą historią, wprowadzony już dawno, dawno temu, jak wiemy, i w rzymskich budowlach występował, w gotyckich. U Greków. Przede wszystkim. Dlatego mocno kojarzy mi się jednak z takim old schoolem, z bardzo klasycznym stylem. Tutaj też nawet mamy taką klasyczną wersję sztukaterii na ścianie. Mówisz, że to występuje w projektach nowoczesnych i glamour? Jak to możliwe? Jak to pasuje? Te bogate wzornictwo, kwiaty i aniołki. No tak. Do nowoczesnych tak, bo styl. Sztukateria generalnie kojarzy się z tymi bardzo ciężkimi elementami, tak, gdzie mamy do czynienia, tutaj mam kilka przykładów, z takimi niemalże ciężkimi fragmentami. Bogate wzory, bogate, tak? Bogate wzornictwo oparte na motywach roślinnych, na przykład jakichś liściach laurowych, tak, występujących właśnie w starożytności, no bo na tym się wzorowano. I rzeczywiście powszechnie tak nam się kojarzy to sztukateria. Natomiast oczywiście to nie jest cała prawda o sztukaterii, to nie jest jedna odsłona, to jest tylko odsłona tej klasyki. I tu rzeczywiście znajdziemy te ciężkie wzory, takie, które w klasycznych wnętrzach, jeżeli takie urządzamy sobie, a takich jest dużo, bo powiedzmy sobie szczerze, że ta klasyka, ona nie przeminęła. Ona nadal we wnętrzach funkcjonuje. Bardzo dużo osób, klientów, ludzi wykonuje sobie wnętrza właśnie klasyczne, albo też łącząc różnego typu style, właśnie wplatając elementy sztukaterii jako tego elementu dekoracyjnego w nowoczesne też wnętrza. Tak, właśnie a propos tego powrotu do klasyki, to widzę bardzo często w odrestaurowanych kamienicach przepiękne korytarze wypełnione sztukaterią. Niesamowite. Fajnie to wygląda, ale o tej nowoczesności, to rzeczywiście widzę, że takie listwy w prostszym designie, bez tych wzorów, też występują i to też jest sztukateria. Tak, to jest sztukateria, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć tak, oczywiście sztukateria to jest bardzo złożony element, to znaczy mamy elementy gzymsowe, mamy elementy sufitowe, od tego można zacząć. Właśnie, czyli może od początku, bo zaczęliśmy trochę od środka, czyli czym jest sztukateria, czyli to nie tylko są listwy, tak? To nie tylko jest to, co tu widzimy. Nie, co tutaj akurat mamy do czynienia, tak, to piękne tło, to jest to wykonane ze sztukaterii naściennej, czyli z listew naściennych. I tu rzeczywiście takie piękne aple wykonane, natomiast możemy oczywiście rozpocząć od tego sufitu, gdzie można użyć różnego typu rozet, od klasycznych właśnie do bardzo nowoczesnych. Notabene muszę Ci powiedzieć, że jeden z producentów, wykonując jeden z bardziej popularnych elementów sztukaterii nowoczesnej, wzorował się na teledysku YouTube. Który? Vertigo. Tak? Tak. Ale nie znam, odsyłam, ale zobaczę. Zobaczę, jak tylko wyciągnę. Tam są takie przepiękne takie kręgi,
które zainspirowały architektów i twórców właśnie do tego, by stworzyć ten element sztokaterii. Nie ma tutaj tajemnicy i pewnie znawcy też będą wiedzieli dokładnie, o jaki produkt chodzi. W każdym razie to jest element nawiązujący do tego, do tej nowoczesności. Natomiast od sufitu zaczynając i dekorowania sufitu w jakiś sposób, przechodząc dalej do zwieńczenia ściany i sufitu poprzez listwy gzymsowe, tak zwane popularne belkowanie, bo tak to w klasyce się nazywało, tak? Czyli w tym belkowaniu sztukateryjnym, gdzie mamy gzyms, gdzie mamy fryz, gdzie mamy bordy, architrawy i tak dalej, to wszystkie te elementy gdzieś tam... Gzyms, fryz, co tak, dalej? To jest taka nomenklatura, natomiast my się będziemy skupiali wokół takiego potocznego nazywnictwa. No ale trzeba sobie powiedzieć wprost, no to jest na przykład listwa gzymsowa, która zwieńcza nam sufit, połączenie sufitu ze ścianą w stylu klasycznym, natomiast możemy to oczywiście wykonać w stylu nowoczesnym. O. I na przykład taki element, który jak widzisz wchodzi częściowo na sufit. Tak. Opada przepięknie w takim zębie na ścianę i już stanowi element dekoracji ściennej. No oczywiście w odpowiedniej aranżacji. Tak? Czyli ta sama funkcja, zupełnie inny styl. Dokładnie ta sama funkcja. I to są te nowoczesne wnętrza. I to są te nowoczesne wnętrza, czyli tak przechodząc płynnie, powiedzmy jednym a drugim, możemy iść dalej poprzez właśnie tego typu elementy ścienne. Możemy wykonywać to z pojedynczych listew, tak jak tutaj, tworząc popularne ramki, czyli aple, ale również w postaci gotowych elementów, które są robione w elementach tego typu paneli, już gotowych. Czyli dalej idąc, łatwość wykonania, ponieważ no, składając to oczywiście z listew, no, trzeba zachować niezwykłą precyzję do tego, by ten materiał wyrównać, złożyć, tak, odpowiednie narzędzi. Natomiast tutaj już mamy... Czyli to są takie gotowce w zasadzie, które kładziemy koło się, jak puzzle. Jak puzzle, dokładnie. A nie widać łączeń? Wiesz, no tutaj sztuka polega na tym, i sztukaterii zawsze polegała na tym, by ręcznie wykonywać pewne elementy. Tutaj oczywiście człowiek nie zastąpi maszyny, ale jak wiemy, fachowcy trudniący się montażem sztukaterii, czy wręcz sztukatorzy, no wykonują takie elementy przepięknie. Zresztą mamy do czynienia z architekturą baroku i dobrze wiemy, jak to wygląda. Tak? To są dzieła sztuki wręcz. Dzisiaj troszeczkę zanikający zawód, no niestety, tylko i wyłącznie występujący, można powiedzieć, w renowacjach budynków czy wnętrz budynków, no bo jest on w pewnym sensie zastępowany już gotowcami, tak? Czyli tym, co jest teraz powszechnie używane właściwie w każdej dziedzinie naszego życia, czyli ułatwienie, przyspieszenie montażu, to rzeczywiście też w sztukaterii ma miejsce, w przypadku akurat takich elementów. Czyli łatwy, prosty materiał, ale to już widzę, nie jest ten gips taki, który pamiętam z przeszłości. Co to jest za materiał? Taki leciutki. Tak, przepraszam. Co to jest? To są już elementy, które możemy wykonać właściwie w no, wielu, wielu materiałach, natomiast najpopularniejszym, jednym z najpopularniejszych jest no, polistyren, czyli czytaj styropian, tak? Z tym, że są to styropiany już bardzo wysoko spienione, tak? Ekstrudowane, bardzo odporne na uderzenia. Różnego typu warianty mamy, bo mamy warianty takie, które są rzeczywiście wykonane z takiego styropianu, który jest dosyć miękki, jak widzisz tutaj, rzeczywiście no właśnie, tak naciskając. Od razu powiedziałeś, że odporny na uderzenia, czyli trochę już uprzedziłeś. Chciałam zapytać, czy to nie jest słaby materiał? Tak, no tutaj, tak jak powiedziałem, tu są różnego typu, różnego rodzaju materiały i tutaj od tych popularnych, takich styropianowych, nazwijmy to tak, żeby każdy zrozumiał. Tak. I te materiały rzeczywiście mają pewne ograniczenia, bo z nich wykonuje się zwykle bardzo proste wzory, jak widzisz tutaj. Okay. Ta listwa spadająca tylko i wyłącznie z prostymi fryzami, z prostymi liniami, ponieważ jest to materiał ciągniony i w związku z czym rzeczywiście nie można wykonać w nim bardzo skomplikowanych wzorów. Natomiast świetnym materiałem do tego, by coś takiego zrobić, jest na przykład poliuretan. Poliuretan. I to już zdecydowanie twardszy, bardziej solidny. Tak, jest bardziej solidny, rzeczywiście świetnie daje się obrabiać, materiał artystyczny można powiedzieć, tak? A, okej, okay. No rzeczywiście wydaje się zdecydowanie bardziej
solidne, ale rozumiem, że je można zmienić ich barwę, po prostu się maluje, one, koloruje i nie muszą być białe. Tak, one w tej formie tutaj, bo tutaj trzeba dodać, no poliuretan zwykle jest żółty, tutaj to co widzisz rzeczywiście w przekroju, one są żółte i faktycznie ten materiał ma taką barwę, taki kolor. Natomiast one są już fabrycznie powlekane. Tak, powlekane specjalną farbą bądź folią, w zależności od producenta. I wówczas rzeczywiście nadaje im już ten kolor biały, najbardziej uniwersalny. Później oczywiście możemy już to barwić, kolorować, chociażby tutaj na tym przykładzie, na różnego typu kolory. Świetnie, okej. Okay. I one świetnie przyjmują te kolory. Dobra, a tu jeszcze jakiś inny rodzaj materiału widzę, cięższy, solidny. Tak, no to jest też element sztukaterii, bo właściwie nie powiedzieliśmy jeszcze o ostatnim tym elemencie sztukaterii, jakim jest dół ściany czy posadzka. Okay. Mówimy o cokole. Cokoły, tak. Cokoły, orły sokoły, czyli idąc od góry, mówię, zacząłeś od sufitu, tak? Przechodzimy przez ścianę, ale też sztukateria to jest też to, co kładziemy oczywiście na łączeniu sufitu, ściany z podłogą. Tak, bardzo popularne listwy, tak? Mówi się profile, natomiast faktycznie rzeczywiście jest to cokół. Okay. Cokół, który stanowi połączenie z kolei już w tym wypadku posadzki czy podłogi ze ścianą. I tutaj są różnego typu znowu możliwości, od klasyki, przepięknych cokołów, które też mogą być łączone w kompozytach, czyli kilka listew, jedna na drugą, w pięknym ujęciu, takie, które po prostu nie występują w dużych elementach, a można je pięknie ze sobą złączyć. Zostawiać. Tak, natomiast takie bardzo popularne i proste rozwiązanie w takiej postaci. Tak jest. Przy czym to jest materiał nieco inny. Rzeczywiście tutaj mamy do czynienia albo z płytą MDF, albo HDF. Aha. W zależności od tego, znowu jakiego mamy producenta, z już gotowym wykończeniem, tutaj akurat drewno podobnym, natomiast mogą to być jednolite kolory, jak widzisz, na przykład bardzo tutaj popularne. Czerń. Tak, czerń. Tak, ta czerń jest niezwykle popularna w tej chwili. Super. Rzeczywiście też, jak widzisz, są to już czyli to już są nowoczesne rzeczywiście wnętrza, to już nie jest ten old school, o którym pierwotnie myślałam, mając w głowie pojęcie sztukateria, czyli sztukateria to jest bardzo pojemne pojęcie. Szerokie pojęcie, tak. Tak, to tak naprawdę nie są tylko listwy i nie są tylko dekoracje takie ornamentowe, tylko też prosty sposób dekoracji. Nie, musimy to odnieść po prostu do klasyki, która występowała w starożytności. Aż po dziś dzień, tak, w różnych stylach, neoklasycyzm, tak, renesans i tak dalej, przez te wnętrzarskie style. Natomiast nowoczesność wymogła wręcz na twórcach sztukaterii zmodyfikowanie tego produktu do obecnych potrzeb. Tak? Czyli są to bardzo proste czasami elementy, które występują tylko i wyłącznie w jednym kawałku, ale mogą to być właśnie te wzory, o których tutaj powiedziałem, czyli na przykład tego typu elementy. One niekoniecznie zawsze muszą być układane zgodnie z przeznaczeniem. Mogą być aranżowane w różny sposób, układane na różne sposoby, różne płaszczyzny. To jest listwa cokołowa, bardzo nowoczesna, taka z takim eleganckim fryzem. Aha. Świetne rozwiązanie na przykład do nowoczesnych wnętrz. Super. Świetnie się zamawia. Czyli rzeczywiście jest to fajna też opcja na urozmaicenie wnętrz, udekorowanie bez wielkiego remontu. To niekoniecznie jest produkt, który trzeba uwzględnić od samego początku przy aranżacji wnętrz, tylko możemy sobie tak odświeżyć czy zrobić na nowo wnętrza w niskim nakładem kosztów pracy, dodając jakąś tam sztukaterię. Tam widziałam w drugiej części salonu, pokażemy na przebitkach, zrobiłeś bardzo fajną ekspozycję tapety z ramą ze sztukaterii. One fantastycznie rzeczywiście ze sobą współgrają. Te elementy ścienne, takich dekoracji ściennych czy okładzin ściennych, i to zarówno dotyczy płytek, to dotyczy tych materiałów miękkich, jakimi są tapety, one niesamowicie ze sobą współgrają. I znowu nawiązujemy do klasycyzmu i nawiązujemy do tej obecnej, tej nowoczesności. W jednym i drugim przypadku oba te materiały po prostu ze sobą fantastycznie współgrają, można zrobić fajne obrazy, czyli w zależności od tego, jaka to jest też tapeta, jaki dekor, jaki wzór pokazujemy, może być albo klasycznie z piękną ornamentową listwą, albo nowocześnie, nowoczesna tapeta i nowoczesna listwa wokół tego. Dorzućmy coś, jakieś piękne światło w różnego typu barwach, ważne, tak? I zaczynamy mieć na powierzchni ściany, która de facto jest
zupełnie płaska, nagle elementy sztuki, taki w 3D, takim popularnym, tak? Natomiast rzeczywiście zaczynamy grać już tak naprawdę zarówno barwą, jak i kształtem, tak? Jak i przestrzenią, no bo to jest de facto materiał, który już wychodzi ponad płaszczyznę. Tak, rzeczywiście musimy o tym oświetleniu pamiętać, żeby wyeksponować w ładny sposób dekoracje, które kładziemy. Ale powiedz, coś tu jeszcze leży koło mnie. Czy to nadal jest sztukateria? Co my tu mamy? No właściwie tak, co niektórzy to rzeczywiście zaliczają do sztukaterii, my może trochę mniej, bo rodowód oczywiście ten sam, tak? Czyli, czyli listwy. Czyli listwa, po prostu dekoracyjne. Listwa na ścienę. Tutaj mamy klasyk. Aha. Tutaj natomiast mamy rzeczywiście listwę, która stanowi ewidentnie dekorację. Natomiast nie nazywałbym tego już taką, powiedzmy, stricte sztukaterią. To jest listwa dekoracyjna, element dekoracyjny, w tym wypadku ścienny, ale faktycznie ten rodzaj dekoracji ściennej, występujący no przede wszystkim w ceramice, tak, jest niezwykle popularny. Czyli w ceramice, czyli przecinamy płytki? Przecinamy płytki. Powiedzmy, dzieląc ścianę, okay. Tak, czyli nadajemy pewne ozdoby, ale to nie tylko, bo aha, dzisiaj architekci, twórcy, klienci już pozwalają sobie na to, by aranżować tego typu elementy dekoracyjne właściwie we wszystkich obszarach, czyli i łazienka, czyli płytka ceramiczna, elementy, tapicerki, czy elementy meblowe, połączenie szafek, czy połączenie elementów na szafce, łącząc te materiały, wszystko można wykonać właśnie w takiej listwie. I one, okazuje się, są niezwykle, niezwykle popularne. My tutaj mamy też na jednej z naszych ścian już połączenie na przykład tapety akustycznej. Tapety akustyczne, o których w poprzednim odcinku opowiadaliśmy. Tak. Właśnie taką listewką są poprzecinalne, prawda? Tak, dokładnie. I one piękny robią efekt. niesamowity efekt. To prawda. Piękny produkt. Także są to listwy i rektyfikowane, i półokrągłe, takie, które mogą rzeczywiście pasować zarówno do płytki, jak i innych elementów w różnych odcieniach, najbardziej popularnych kolorach, takich, tutaj mamy mieć, złoto. Tak, złoto, no, złoto, które połysku stanowi... lub w macie nawet. Tak, dokładnie. Także tutaj rzeczywiście wybór jest ogromny. No, w naszej palecie jest no, nie tylko tutaj akurat ten wzornik, ale mamy jeszcze kilka. Mamy sporo, tak. Mamy tego sporo i tutaj można dobrać sobie do każdego rzeczywiście wnętrza, do każdej powierzchni, do płaszczyzny. Ale podkreślam jeszcze raz, nie tylko ceramika. Dzisiaj nie ogranicza się ten element dekoracyjny tylko i wyłącznie do ceramiki, ale również do elementów meblowych, tapicerki, łącznie z połączeniem, jak widziałaś, właśnie tapet. Także tutaj no, możliwości tego materiału są ogromne. Niesamowita sprawa, czyli sztukateria, sztuka dekorowania wnętrz. Tak możemy podsumować. Tak możemy podsumować. Dzisiejszą rozmowę. Super. Słuchajcie, bardzo Wam serdecznie dziękuję, że oglądaliście kolejny odcinek Studia Mo, Studia Maciej. Dziękuję, Macieju. Wiem, że Twoją cierpliwość mocno nadużywam, ale opowiadasz tak ciekawie i o tak ciekawych produktach, że myślę, że warto. Zatem dzięki jeszcze raz. Do następnego. Dziękuję. Cześć.